Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat. Już od dłuższego czasu firma Mirbud, generalny wykonawca modernizacji stadionu, gości na naszym stadionie. Ale tak jak wszyscy, my pracownicy, jak i kibice, wyczekujemy tego momentu, kiedy te prace nastąpią. I tak naprawdę od 7 lipca jesteśmy świadkami, jak firma Mirbud wygradza już teren stadionu, który będzie obejmował pierwszy etap prac. Ten etap będzie składał się głównie z prac rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe będą obejmowały trybunę wschodnią, trybunę północną i część trybuny zachodniej wraz z sektorem kibiców gości, jak również drogą dojścia od ulicy Łukasiewicza. Jeżeli chodzi o ostatni mecz w tym sezonie, ten mecz zostanie rozegrany bez większych zmian. Udostępnione dla kibiców zostaną sektory na trybunie zachodniej. Mała zmiana jest tylko taka: droga dojścia kibiców FOTO będzie odbywała się od ulicy Łukasiewicza i tak jak ostatnio zajmować będą miejsca na trybunie wschodniej. Większe prace budowlane mające na celu rozbiórkę trybuny wschodniej rozpoczną się dopiero po meczu, czyli przyjmujemy, że to będzie od 15 lipca. I tak naprawdę, tak jak my pracownicy, jak i kibice, z niecierpliwością i na pewno wszyscy będziemy śledzić postępy prac na tym naszym wysłużonym już stadionie. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmat.